Spotkanie noworoczne odbyło się w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. Na początku prezydent Jerzy Łużniak w przemówieniu podsumował ostatni, trudny, pandemiczny czas w mieście Jelenia Góra. Dawaliśmy ogromne kwoty na maseczki, płyny, zakupy środków ochrony, ale z drugiej strony rosło przeświadczenie, że trudności nas mobilizują, że wysiłek zarówno drobnych przedsiębiorców, jak i rozpędzająca się produkcja dużych zakładów, spadające wskaźniki bezrobocia, stabilizujące się dochody z głównych źródeł utrzymania budżetu samorządu pozwolą nam się otrząsnąć ze społecznej traumy i indywidualnych stresów. Dodatkowo prezydent podsumował zrealizowane inwestycje i zapowiedział zadania na ten rok. Wspomniał m.in. o rozbudowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej, a także przebudowie mostów w Sobieszowie, Młynówce oraz Alei Wojska Polskiego. Po wydarzeniu padło pytanie. Czego nie udało się zrealizować? Wielu spraw takich, które zakładaliśmy, że będą wcześniej, że będzie chociażby wcześniej przetargi niektóre rozstrzygnięte, ale ze względu na to, że czy to braki ze względu na pracowników, no bo okazuje się, że jednak ludzi brakuje rąk do pracy, czy też chociażby z tego względu, że niestety na przetargach były ceny tak zaskakująco wysokie, brakiem materiałów, bo chociażby hala przy szkole podstawowej numer 8, która już powinna być skończona zgodnie z planem, niestety musiał być przedłużony termin z jednego prostego powodu. Nie dostali dźwigarów na dach, bo praktycznie tak duże były zamówienia z innych stron, a z drugiej strony też dostęp z materiałem i prawie że o pół roku się przedłużyła konstrukcja dachu. Spotkanie noworoczne to także nagrody prezydenta miasta Jelenia Góra dla firm i organizacji pozarządowych. I ta nagroda jest oczywiście miłym akcentem, takim docenieniem, ale przede wszystkim jest motywacją do dalszej pracy, bo jest przychylność losu innych ludzi, instytucji i chęć współpracy, bo jest to temat, który porusza nas wszystkich, to przede wszystkim zdrowie psychiczne, ale też ogólnie niepełnosprawności i człowiek niepełnosprawny, czy człowiek z problemem w rzeczywistości naszego kraju, w rzeczywistości naszego miasta. To oczywiście efekt pracy nie tylko naszej piątki, ale i całego zespołu ludzi i naszych pracowników i życzliwych tam pacjentów. Efekt życzliwych nas współpracowników, efektem jest zapisywanie się coraz większej ilości pacjentów. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem pana prezydenta, pana Jerzego Łużniaka, bo tak jak on w ostatnich latach wspiera klub, to mało tak to było w historii naszego klubu, tej 70-letniej, żeby tak to wspaniale funkcjonowało. To dzięki niemu możliwe są kolejne sukcesy, dzięki niemu możemy podnosić sobie poprzeczkę i zdobywać kolejne trofea. Nagrodzeni zostali także za 2020 rok Germania Mainz, spółka z o.o., dawniej Kurowski Group i Love Krowa. Za 2021 rok wyróżnieni to Maynard, spółka z o.o., komponenty Arcus, Alchemy Group, KSJ Development, spółka z o.o., spółka komandytowa.